Jeszcze w czerwcu przed punktami szczepień ustawiały się długie kolejki. Dziś te miejsca świecą pustkami. W Wałczu wszyscy chętni już się zaszczepili, więc punkt w Wałeckim Centrum Kultury zostanie zlikwidowany. 18 sierpnia będzie ostatni dzień, w którym będziemy szczepić osoby drugimi dawkami i po tym dniu punkt szczepień powszechnych w Wałczu przestaje funkcjonować właśnie z uwagi na niskie zainteresowanie osób szczepieniami. W Chodzieży punkt szczepień czasowo zawieszono, a w pozostałych miastach regionu punkty po prostu ograniczą działalność. Będą działać już nie 6, a 2 dni w tygodniu i nie 8, a jedynie 3 godziny dziennie. Będziemy cały czas szczepić, ale w mniejszym wymiarze. Przepustowość tego punktu zostanie zmniejszona. Konstrukcja, którą za mną widać, zniknie do 20 sierpnia. Od tego momentu będziemy szczepić w kontenerach oraz przy kontenerach, jeżeli warunki atmosferyczne na to będą pozwalały. Ci, którzy dopiero teraz zdecydowali się na przyjęcie szczepionki przeciwko COVID-19, mogą skorzystać z mobilnych punktów. Powstają one w mniejszych miastach i wsiach przy okazji festynów i koncertów. Taka formuła sprawdziła się ostatnio w Czarnkowie, gdzie podczas koncertu Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza zaszczepiło się około 100 osób. Co piątek bez rejestracji można przyjąć szczepionkę w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Pile, a w Złotowie zorganizowano specjalny festyn pod hasłem Szczepimy się. Dzisiaj wolno i tak przy okazji mówię, pójdę się zaszczepić. Nie miałam takiej możliwości w Okonku i przyjechałam tu. Żeby za pół roku iść do kina, bo wymyślam, że nie będzie można iść. W sumie w pełni zaszczepionych na COVID-19 jest prawie 18 milionów Polaków, czyli niecałe 43% społeczeństwa. Jednak malejące zainteresowanie ochroną przeciw koronawirusowi wskazuje, że ta liczba raczej już się znacznie nie zwiększy.